Na karę 25 lat pozbawienia wolności prawomocnym wyrokiem Sąd Apelacyjny w Katowicach skazał 37-latkę z Dąbrowy Górniczej, która we wrześniu 2020 roku zabiła swoją 2-miesięczną córkę. Od wyroku Sądu Pierwszej Instancji obrońca skazany wniósł apelację, a dziś w Katowicach odbyła się rozprawa odwoławcza. Przed jej rozpoczęciem głos zabrał mecenas Agnieszki P., który domagał się całkowitego uchylenia wyroku Sądu Okręgowego i uniewinnienia. Według obrony postępowanie dowodowe nie udowodniło ponad wszelką wątpliwość winy oskarżonej. Jest wiele wątpliwości, wiele niejasności, dlatego apelacja w moim ocenie jest zasadna i słuszna. No poczekam, jaki będzie końcowy wynik. Obrońca dziś już prawomocnie skazany wskazywał, że sąd w toku postępowania oparł się wyłącznie na zeznaniach partnera Agnieszki P., czyli ojca dziecka. Podczas rozprawy swoją apelację złożyła kurator, która występowała w imieniu nieżyjącej 2-miesięcznej dziewczynki. Wniosła o dożywocie. Jak mówiła prokurator prokuratury okręgowej w Katowicach, składane wyjaśnienia matki dziewczynki od początku budziły wątpliwości i były niespójne. Wątpliwości nie budziły za to zeznania ojca dziecka. W ocenie oskarżyciela publicznego ten materiał dowodowy zgromadzony przez sąd, bo sąd poszerzył ten materiał jeszcze w toku postępowania sądowego, należycie był przeanalizowany, był kompleksowo oceniony we wzajemnym powiązaniu i te ustalenia stanu faktycznego jak najbardziej są słuszne i odpowiadają prawdzie. Agnieszka P. podczas rozprawy apelacyjnej podtrzymywała, że jest niewinna, że to nie ona zabiła swoją córkę, za którą tęskni i nie wyobraża sobie bez niej życia. Ja jestem bardzo blisko związana z rodziną. Ja sobie życia nie wyobrażam po prostu bez mojej rodziny, mojej córki i syna. Córka nie żyje. Ja umiałem tutaj w sercu i do dzisiaj nie wierzę, że po prostu takie coś się stało, że jestem wymieszana w takie coś. W Wysokim Sądzie nie wiem, jak to określić. Sąd apelacyjny w Katowicach nie dał jej jednak wiary i utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji. Błędu w ustaleniach faktycznych, który został zarzucony przez obrońcę, jest zupełnie wadliwie postawiony. On został połączony z zarzutem rozstrzygania wątpliwości na niekorzyść oskarżonych, co już zupełnie jest nie na miejscu, albowiem w sprawie nie było żadnych wątpliwości, które nie dało się rozstrzygnąć w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy, który zawierał w sobie zarówno dowody bezpośrednie, jak i dowody pośrednie w postaci poszlak, które prowadziły do ustaleń faktycznych. Przypomnijmy, do zabójstwa doszło we wrześniu 2020 roku w mieszkaniu Agnieszki P. i jej partnera. Zgromadzony materiał dowodowy wykazał, że dziewczynka zmarła w wyniku czynnego urazu głowy i zatrucia amfetaminą, którą matka podała córce w mleku. Na 4 lata pozbawienia wolności skazany został również ojciec dziewczynki, którego oskarżono o brak należytej opieki nad dzieckiem.